Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony urbix.pl i dzisiaj robimy coś innego. Inspirowałem się komentarzem Damiana, dlatego teraz zapraszam. Mój brat wbija, pozmienia mi całe przyciski. Proszę, siadaj. Cześć. Dobra, masz, zmieniaj, ja idę. 12 seconds later. Jestem głupi. Dobra, więc tak. Więc zaczynamy od tego, że zmieniłem mu sprint, myślę, że zamienimy mu z tym. Dobra, to zamienimy mu z tym. A jakbyśmy zamienili to na przykład z tym. O, idealnie. Dobra, więc da się tak? Faktycznie się da. O kurde. Dobra, więc tak, w ślisk możemy zamienić, powiedzmy. No nie podglądaj, ej! Weź i stoi. Dobra, w obronie jeszcze zmienimy tu sprint z szarżą bramkarza. Na koniec Urbix mi prosił, żebym mu nie zmieniał poruszania. Ale ja mu zmienię, bo czemu by nie? Dobra, dawaj! Tu? No. No. Dzięki, powodzenia. Będzie na pewno bardzo łatwe. Dobra, więc tak, jestem teraz w Ultimate, tym składem sobie zagram. Oczywiście będziemy grali jeden mecz online, żeby po prostu nie psuć sobie i tak już słabego bilansu w sezonach. Wyszukuję przeciwnika. Dobra, weźmiemy sobie te koszulki za wygrany turniej. One na pewno wprowadzą dobre morale do zespołu. Zobaczmy, z jakim składem zagramy. Nie jest źle. Zaczynamy mecz. Co to? Czekajcie, bo ja nie mogę. No ja nie mogę się ruszać, bo tak. Kurde, którym się zmienia zawodnik. Jeszcze muszę ogarnąć, czekajcie, którym się zmienia zawodnika. Dobra, mam tym. Czego się nie dowiec? Co za kuźwa? Mówiłem, żeby mi tego nie zmieniał. Ale ja mu zmienię, bo czemu by nie? Nie polecam biegać krzyżakiem. Po prostu się nie da. To był gwóźdź do trumny. Nie wiem dlaczego to zrobił. Dobra, Y. Co robi Y? A Y to jest no touch dribbling, może B, nie? X-em. Co to za posrana konfiguracja? I stracę pierwszą bramkę. Nie, bo broni Petr Czech, ale gra się tragicznie. Okej, ogarnąłem, że Y-kiem zmienia się zawodników. To jest już duży plus. Zobaczmy, teraz tak. Odbiór mam X-em. Chyba tak. Okej, teraz dobrze mam tu ten wykop. Mogę zobaczyć, czym się wybija. Okej, podaje się. O, w dupę, co ja zrobiłem? Ale ja nie wiedziałem. No i gol, musi być gol. Poprzeczka! Jeszcze bym to wybił, ale nie wiem jak! Dobra, wybiję. Słuchajcie, wybicie jest chyba bez zmian. Podanie się. LT to jest chyba strzał. LT to jest strzał, a RT to jest chyba podanie. Ale nie wiem za cholerę, czym jest sprint. Nie wiem, czym się biega szybko, no do cholery! Dobra. Jest, dobra, podanie, RT, zobaczcie, pierwsza składna akcja po podawaniu, tylko nie wiem, czym się chyba strzela. Dobra, trzeba coś oddać, strzał? Kevin! Utracone połączenie z przeciwnikiem. Okej, wyszukałem już drugiego przeciwnika, zobaczmy jego skład. No, znacznie lepszy niż wtedy, niż mojego poprzedniego przeciwnika. Ale damy radę, muszę tylko ogarnąć, czym jest sprint, bo wiem, czym się podaje, wiem, czym się biega. Ale problem jest z tym sprintem, zaraz ogarnię. Dobra, zaczynamy tą podakę. A, chwila, nie tu się biega. LT, dobra, RT się podaje. I pyk, zobaczcie, wymieniam podania. Koleś nawet nie wie, że mam wszystko zmienione. Muszę teraz dojść, czym jest ten sprint. Czekajcie. Nie. Jaj. O, dobra, to wyszło fartem. Spróbujmy uderzyć. Mam sprint! To jest sprint? Nie, to nie jest sprint. Tak, to jest sprint, dobra, LT jest sprint. I chyba A jest strzał. Dobra. Kurde, co z tego, że ja wiem, jak mi się to myli? Uderz! Tak jest! Poprzeczka! Dobra, mam to. A jest uderzenie, LT jest strzał. Kto to wymyślał? RT to jest ślisk, ale dobra, mamy sytuację w ataku. W ataku mniej więcej już znam te przyciski. Czym się w bramkarzy wychodzi? B. On wie, że ja nie wiem grać. Kurde, to nie jest podanie. Myli mi się cały czas, wiem, czym się podaje, a i tak człowiek jednak naciska to A. Dobra, spróbuj może teraz, Runej, do Mané. Zobaczmy, jest już podanie jakieś. Aguero, Runej,
Co ja zrobiłem? No pomyliłem się, zapomniałem, że tym jest strzał. Co ten koleś robi? Zmień się, no zakręcił, no bo nie pamiętam, czym się zmienia tych przeciwników, tych zawodników, no. Ja muszę strzelić jedną bramkę, chociaż jedną bramkę, no umówmy się, jedną bramkę tej trzeba strzelić. Dobra, jedziemy, zobaczcie teraz runę. Do Depaya, Depay do Aguero, Aguero musi uderzyć, bo ja zaraz stracę gol! Ależ bramka Runeya! I tylko Aguero, co on zmieścił? Nie, to niesamowite! Zobaczcie, jeszcze w ogóle był źle ustawiony, ta piłka dokręcała się do bramki. Szok i niedowierzanie mojego przeciwnika. Mamy pierwszą bramkę. Nie wiem, czym się udaje prostopadle, nawet nie próbuję się dowiedzieć. Pyk, podanie do Runeya. Runey wchodzi w pole karne, odgrywa. Aguero, będzie dwójka! Poprzeczka! Mane, uderz! Co się dzieje? No te strzały z dystansu, inaczej nie jestem w stanie strzelić, nie mogę podejść po prostu bliżej, bo albo mi się mylą przyciski, albo nie znam po prostu do klawiszologii, umówmy się i uderzam z dystansu. Póki co jest 2-2, coś niesamowitego. Nie tak, znowu mi się to pomyliło, wybito, jest! Nie tym się biega, kurczę, znowu zapominam, to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne takie wyzwanie. Ale ciekawe chyba. Dobrze, wiem czym się robi ślizg i to jest jedyna moja opcja w procesie do bronienia. Pójdźmy do wrzutki. Jest! Nie tracimy bramki. Naciskałem wszystko, od razu wam mówię, po prostu nie wiem czym się wybija. Chyba strzałem, ale nie jestem pewien. No nie, no i znowu mi się pomyliło. Jedź Matić, podanko. Tutaj ładne zgranie. Zobaczcie jaka akcja! Mogłem podać, ale Kevin De Bruyne! Szkoda! No nie, zatrzymajcie go! Ekstra kościelny, super! Aguero! No to będzie gol! To musi być gol! 88 minuta. I mamy akcję. Depay. Pyk! Patrzcie teraz. No muszę uderzyć! Ależ gol! Kolejna bramka! 3-2! Coś niesamowitego, no! Te strzały dzisiaj są po prostu fenomenalne! Zobaczcie tą akcję raz jeszcze! Nie mogłem podać, nie mogłem biec! Tylko strzał z dystansu, a dzisiaj wpadają jak szalone! Nie! Słupek! I kończymy ten mecz, proszę Państwa, ze zmienionymi przyciskami. Jeszcze w ramach dowodu pokażę Wam teraz ustawienia. Dostosuj sterowanie. Pyk, tak jak widzicie, są zmienione, nic tutaj nie kombinowałem. Także tak, moi drodzy, udało się wygrać ten mecz. Oczywiście nie traktuję tego poważnie. To była mega zabawa, fajna przyjemność, polecam, zróbcie sobie coś takiego. Mam nadzieję, że filmik się podobał, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach. Hej! Ale! Siata była! Siata? No, to tak mi się wydaje.